pocisz się, masz tego dość, na twoje problemy, Antidral. Czy wiesz, że... Pamiętacie byłego piłkarza Realu Madryt, legendę tego klubu, Alfredo Di Stefano? W tej chwili ma 87 lat. No właśnie, ale nie przeszkadza mu to kompletnie poślubić 36-letniej Ginny Gonzalez. Uwaga, ciekawostka, w 2005 roku zmarła jego poprzednia żona, co ciekawe. Która była mniej więcej chyba jego równolatką, powiedzmy. No i cóż, jak śpiewała Kasia Klich? Zamienił sobie na lepszy model, dużo nowszy, bez takiego przebiegu. Krąży gdzieś taki stereotyp, że faceci zawsze chcą być z młodszymi partnerkami. A tutaj koleś miał 50 lat, jak ona się urodziła. 51, dokładnie. To nie, że pedofil, ale ciekawe, na co ona poleciała. Myślisz, że na jego dobrą grę? Tak leciało gdzieś na ESPN-ie. Aha, na powtórki, momenty, tak. Mówi, to musi być mój mąż, przychodzi do niego w lasce. Wiesz, no nie ukrywajmy, 87 lat, to mu już wiele nie zostało, a pewnie mają tak jakiś tam rest. Czy wiesz, że... Nadchodzi kosmiczny mecz. Michael Jordan, czyli koszykowa legenda NBA, na swoje wesele z Iwonką Prieto zaprosił mnóstwo ludzi. Rafale, ile? 2000 osób zaproszone było do Palm Beach. I tak zastanawiam się przy okazji, czy przyjechał Królik Bugs z Kaczorem i zapytali, czy to są jego spodenki? Co jest, doktorku? Gdzie są jego spodenki? No właśnie, ale gośćmi byli również Scottie Pippen, Pat Ewing i jeszcze kilku... Cała ta gwardia stara NBA, tak. Chicago Bulls i nie tylko. Także wesele na pewno było bardzo wystawne, ale... i ciekawy jestem, ilu kelnerów je obsługiwało. No właśnie, wyobrażasz sobie 2000 osób w jednej sali i na przykład taki wujek Heniek chce się przejść do wujka Stefana, który jest tam gdzieś na końcu korytarza. A toast? Wstaje ktoś, megafon. Bracia i siostry! Czy wiesz, że... Zawodnik o Erebro, Emil Kaberg, czyli to jest liga hokeistów, awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej. Człowiek, który zapuszczał niczym Harden, brodę praktycznie po kolana przez rok. Co się stało? Postanowił dzięki temu, że awansował, tę brodę zgolić i wystawić ją na aukcję. Za ile poszła? 27 tysięcy koron i nie mowa tutaj o tych takich, co na głowę króla, tylko o walucie. Myślę, że to jest spory kawałek pieniędzy, jak za kawałek brody. Tak się zastanawiam, kto co z tą brodą robi? No wyobraź sobie, no kupiłem brodę, na przykład idziesz na rynek, dzień dobry, poproszę 3 kilo brody. A, proszę bardzo, ma pan 3 kilo brody i co z nią zrobić? Nie chciałbyś na przykład brody Hardena? No. Tak doczepiana by było. Chyba, że na święta, jak wiesz, czarny Mikołaj. Czarny Mikołaj. Patrz, tu siąść mój czarny syneczku. Ale myślę, że... Połasa moją czarną brudkę. Myślę, że broda Hardena to poszłaby za więcej pieniędzy niż za 27 tysięcy koron, bo to jest taki kawałek murzyńskich... Czy wiesz, że... Piotr Żyła, niewątpliwy sukces sportowy w tym sezonie osiągnął, niewątpliwy sukces marketingowy w tym sezonie osiągnął. Mieliśmy przyjemność rozmawiać z tym panem, ale teraz Piotrek jest gwiazdą reklamy, czyli brał udział w promocji paluszków Beskidzkich. Tak jest. Pamiętaj, paluszek do góry, akcja! Dobrze? No, oczywiście powiedział, że to nie dla niego, że aktorstwo, że on woli skakać, ale... My mamy trochę focha na tego zawodnika, ponieważ liczyliśmy na to, że zjawi się tak jak rok temu na turnieju gwiazd. Wtedy przychodziliśmy korytarzem i ledwie jego twarz poznaliśmy. Czy poznaliśmy, tylko... My poznaliśmy, ale ludzie koło niego przechodzili i... Myślę, że teraz już by był troszeczkę mniej naturalny niż wtedy był. No, my żałujemy strasznie, że go nie będzie na turnieju, bo z chęcią byśmy z nim porozmawiali i ogłaszamy w tym momencie Sudugo! Piotr Żyła nie jest częścią Polski. Czy wiesz... Prezes Zbigniew Boniek był w wielu mediach. Tak. Zacznijmy od tego. TVN24, TVN1, La Gazzetta dello Sport. La Gazzetta dello Sport. Wszystko. Myślę, że nawet w Fakcie też zdarzyło mu się pojawić. Ale nigdy nie był w gazecie Bzik. Tak jest. A co to jest gazeta? Przepraszam, że trudno zachować powagę w tej sytuacji, ale gazeta Bzik to jest czwarta władza, która zdowodzona jest przez 7-latków. 7-letnia Amelia tak jest, jest redaktorem naczelnym pisma Bzik i zaprosiła Zbigniewa Bońka do tego, żeby udzielił wywiadu. Oczywiście Zbigniew Bońek uznał tę propozycję za jak najbardziej w porządku i poszedł do gazety z nią porozmawiać. Co ciekawe, poprzednim rozmówcą Amelii był kto? Tak, Hanna Gronkiewicz-Waltz. Dzień dobry, z tej strony 7-letnia Amelka, redaktor naczelny gazety Bzik. Czy rozmawiam z panią prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz? Tak, dzień dobry, witam panią serdecznie. Czy ja bym chciała z panią wywiad zrobić? No, proszę bardzo. To zamieniam się w słuch. Co sądzi pani na temat zielonego kolorku? Wiesz, droga Amelciu, zielony to kolor nadziei. A my mamy nadzieję, że niedługo będziemy wieść prym w naszej pięknej Europie. Czy wiesz, że...
Manchester United, klub z olbrzymimi tradycjami, zatrudnia akustyka, aby poprawić doping na Old Trafford. Włodarze klubu i sami piłkarze narzekają, że podobno podczas meczów jest piknik. Ja jestem tylko ciekawy, jak to wygląda. Jest taka gigantyczna konsoleta, taka na 30 metrów. On stoi z takimi wielkimi słuchawkami. Jedna na ucho. Prawa strona właśnie, jazda! Albo z tym piknikiem, jak to musi być. No przecież... Tak myślisz, że taki, a siedzi taka mała Amelia z pubzik i mówi, no to teraz tatusiu herbatki. A nicy są takie flegmy właśnie, że to tak może wyglądać. Ja się troszeczkę tego obawiam. Czy wiesz, że... Kojarzycie tę pozę? Tak jest, to jest radość Mario Balotellego po ostrzeleniu bramki Niemcom w półfinale Mistrzostw Europy w Warszawie. Tę oto sylwetkę Mario postanowił sobie wyposągować, powiedzmy tak. To chyba musi być trochę dziwne uczucie, mieć swój posąg z pozycją po strzeniu bramki. Wychodzisz z domu po ogródku i przechodzisz, patrzysz, cześć Mario. I też pamiętajmy, że Mario powiedział, że dla niego to jest praca, dlatego on się nie cieszy po strzelonej bramce. A ta forma radości jest na pewno nieszablonowa i znana w całym internecie. Ciekawe, czy jak strzeli bramkę w Lidze Mistrzów, w finale Ligi Mistrzów kiedyś, to też postawi kolejny posąg, jak strzeli bramkę. Może zamiast krasnoludków tych takich wszystkich krasnali ogrodowych. No, takie czarne Maria. Tak, czarne Maria będzie, Ave Maria, tak. Czarne Maria i takie coś będzie miał w ogródku. Wy zgadnijcie, jaki będzie sportowiec na dziś. Dziękujemy serdecznie za ten odcinek. Przyspieszamy wam 17 minut surówki. Rafał Kuliga, Przemek Sierakowski. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Pa!